Witam serdecznie na dzisiejszym wideo tutorialu. Jest to pierwszy z cyklu tych, który planuję zrobić. Dzisiaj porozmawiamy o platformie Coursera. Co to jest, jak należy z tego korzystać oraz przedstawię przykładowy kurs w celu pokazania funkcjonalności tego serwisu. Zapraszam. Po wejściu na stronę główną Coursera widzimy taki oto ekran. Co należy zrobić? Pierwszą rzeczą, o której tutaj powiem, może ogólnie na temat Coursery, co to jest i kto prezentuje tutaj kursy. Wchodzimy na zakładkę Institutions. My widzimy szereg różnych światowej klasy uniwersytetów. Stanford University, University of Minnesota czy Caltech. A na tej platformie udostępniane są kursy robione przez światowej klasy profesorów bądź ludzi ze środowiska akademickiego, przez co jakość tych kursów jest naprawdę wysoka, a materiały tutaj prezentowane są naprawdę ciekawe i myślę, że każda osoba, która jest zainteresowana poszerzeniem swojej wiedzy, czy to będzie osoba, która interesuje się naukami humanistycznymi czy naukami ścisłymi, powinna znaleźć coś tutaj dla siebie. Przechodzimy na górę ekranu, no i zobaczmy, jakie kursy tutaj są oferowane i jak należy się poruszać. Wchodzimy na katalog, no i widzimy, jaką mamy wyszukiwarkę. Na początek może wydawać się ona trochę skomplikowana, ale znalezienie tutaj ciekawych kursów nie stanowi większego problemu. Pierwszą opcją jest opcja On Demand. Oznacza to, że możemy podjąć kurs w tym momencie, nie musimy czekać na to, kiedy kurs się zacznie, bo jeżeli zaobserwujemy kilka kursów, na przykład ten zaczyna się określonego dnia, ten możemy podjąć od razu. No i widzimy, jak tutaj to wygląda. Interesują nas kursy, żeby tutaj nie przeciągać. Kursy on demand, czyli te, które możemy zacząć od razu. I pierwszą rzeczą, którą naprawdę polecam, osoby, które już miały do czynienia z e-learningiem i nie boją się o to, że nie podołają temu kursowi, że on będzie za trudny, żeby brać jednak opcję z tymi certyfikatami, ponieważ one są naprawdę przydatne, a cena ich nie jest jakaś zabójczo wysoka, a może to się przydać. Specjalizacje natomiast jest to stosunkowo młoda rzecz. Możemy sobie wybrać, co nas interesuje. Weźmiemy może, wyjdziemy z tego on demand, ponieważ większe specjalizacje są to jakby programy czasowe. No a weźmy pierwszy, data science. No i widzimy, że tutaj możemy zdobyć taki cały, pełny certyfikat. Ja niestety jeszcze czegoś takiego nie zrobiłem, gdyż nie mam na to aż tylu czasu. No i widzimy, z czego się składa cały taki cykl szkoleń. Widzimy, że tutaj składa się z 9, ten program akurat składa się z 9 szkoleń. Widzimy programming, to jest ze statystyki. No i na koniec mamy tak zwany capstone, czyli egzamin. Ja, może nie do końca egzamin, takie podsumowanie całej tej naszej pracy. I w momencie, gdy go zakończymy, otrzymamy taki certyfikat, a myślę, że jest on dosyć przydatną rzeczą, aczkolwiek więcej nie powiem na ten temat, gdyż no tych żadnych specjalizacji tutaj nie robiłem. No tutaj widzimy, jak prezentuje się to cenowo. Cała specjalizacja kosztuje 413 euro. Myślę, że na początek robienie specjalizacji będzie zbyt dużym wyzwaniem, więc myślę, warto na początek zainteresować się czymś mniejszym. No ale wracimy do naszego katalogu. Jak już mówiłem, myślimy on demand razem z certyfikatem. No i teraz szukamy dziedziny, która nas interesuje. Jak będzie to przykładowo. O! Weźmy coś z chemii. Interesuje mnie oczywiście język angielski.
No i widzimy kilka kursów. Ten oto kurs został przeze mnie zrobiony, dlatego myślę, że na nim zaprezentuję funkcjonalność systemu i pokażę, jak to wszystko działa. No i w momencie, gdy już wybierzemy interesujący nas kurs, wchodzimy. No i widzimy, mamy całą taką kartę kursu. No i teraz, z czego ona się składa? Przeważnie, ponieważ każda karta jest robiona, a przez każdy kurs jest najczęściej robiony przez innego wydawcę, więc mogą być drobne różnice, ale zasadniczo składa się z tego samego. No i możemy dołączyć do kursu, o to za chwilę. No i mamy ogólne informacje, że są możliwe napisy w języku angielskim. Kurs jest ogólnie w języku angielskim, ale dla osób, które nie potrafią tak wyłapać albo chcą po prostu zarówno mieć tekst słyszeć, jak i widzieć, to mogą sobie włączyć te napisy. Wiele kursów jest już tłumaczonych. Sam biorę udział w tłumaczeniu niektórych kursów, ale natomiast jeżeli chodzi o język polski, wygląda to dosyć słabo, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany w pomocy, w tłumaczeniu, to pokażę, gdzie to jest, jak należy się do tego zalogować i przy okazji poszlifować swój angielski. No i widzimy opisy naszych tematów, które będziemy robić. Mamy pokazane, z czego każdy rozdział się składa. Ile tych rozdziałów będzie. Chodźmy na górę. No, zainteresowaliśmy się tym kursem i chcemy się zalogować. Oczywiście najpierw należy założyć konto, ponieważ ja się wylogowałem, więc wyskakuje mi taki komunikat. Logujemy się. I mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza opcja to jest ten certyfikat płatny, o którym wspominałem. Jest tutaj skanowanie biometryczne i parę innych zabezpieczeń, przez co zdobycie tego certyfikatu daje nam większe pole do popisu, ponieważ większość z tych certyfikatów jest naprawdę uznawalna w środowisku pracodawców, jak i również niektóre z kursów, ale to trzeba poszukać. Przykładowo ten oferuje punkty, coś w stylu naszych ECTS-ów, które jeżeli byśmy przykładowo zaczęli studiować na tej uczelni, bądź mieli pokrewny kierunek, możemy po prostu sobie to przepisać. Jako że już ten kurs zrobiłem, wybiorę tę opcję darmową. No i zaczynamy. No, mamy ogólne informacje. No i jesteśmy na stronie głównej kursu. Przeważnie jest komunikat od osoby prowadzącej, ogólny, co o tym kursie można zdobyć, najczęściej o certyfikatach, czy są dostępne, czy nie. No i poniżej mamy nasze wszystkie tygodnie. No i co jest ciekawe, mamy pewien okres czasu, to jest różne od w zależności od kursu, że jeżeli nam się kurs podoba, możemy sobie zawsze tą opcję dokupić. Może pokażę, jak wygląda ten panel. Wybieramy sobie, czy to będzie karta kredytowa, czy PayPal. Przechodzimy normalnie, jakbyśmy robili za zamówienie. Ale weźmiemy z powrotem. Wrócimy do naszego kursu. Jeżeli chcemy przejść do naszych wszystkich kursów, wchodzimy na swój profil, dashboard i wchodzimy na interesujący nas kurs. No i zakładając, że już tutaj wszystko wiemy, chcemy zacząć się uczyć. Polecam używać ten panel, ponieważ jest o wiele wygodniejszy. Jak widzimy, tutaj są informacje takie ogólne. Częściowo już tutaj widzę, są zrobione. No ale weźmiemy tydzień drugi i zobaczmy, jak wygląda przykładowa lekcja. Dźwięk został przeze mnie wyłączony, aby po prostu się nie przykrzykiwać. Jak już wspominałem, dla osób zainteresowanych włączamy napisy. Przejdziemy trochę dalej. Czemu się nie
chcą włączyć. Aha, coś widzę. Się tutaj zacięło. No niemniej jednak w tym miejscu widzę, że to, że to akurat na tym wykładzie ta funkcja nie działa. Wchodzimy tutaj, klikamy English i możemy zaobserwować. No i widzimy, mamy taki ogólny wstęp. Podejrzewam, że z racji tego, że to jest jakiś taki wstęp, to te napisy nie zostały dodane. Tutaj, co jest ciekawe w tych wideo, oczywiście zapomniałem powiedzieć, możemy sobie przyspieszyć bądź zwolnić tempo odtwarzania w zależności od naszych umiejętności językowych. Dla osób, które chcą mieć wolniej materiał przetłumaczony, wybieram sobie wolniejszą opcję. Dla osób, które już ten język mają opanowany, mogą spokojnie dać sobie prędkość większą. Co ciekawe, co jakiś czas w kursie, znajdują się takie pytania. No i w momencie, gdy przerobimy jakąś partię materiału, warto te pytania odpowiedzieć i zobaczyć, czy akurat nam ten kurs, ta partia materiału została przez nas opanowana. Zobaczmy pierwszą odpowiedź. Okazało się, że jest ona nieprawidłowa, co świadczy o tym, że nie został przez nas ten materiał zrozumiany, więc należy wrócić do początku i posłuchać raz jeszcze. To jest taka moja mała rada, bo czasem materiał jest naprawdę trudny i warto sobie sprawdzić jeszcze raz, jeżeli nie rozumiemy, a żeby powtórzyć, bo w końcu te kursy robimy dla siebie. Ok, przejdźmy do następnej lekcji. To jest symetria punktowa. O, już widzę, napisy są. W tej pierwszej coś tam nie grało. Ok. O, no i mamy już pierwszy wykład. Słowa tutaj, jeżeli powiększymy sobie ekran, będziemy mieć elegancko widoczne i słowa, które nie usłyszymy, bądź czasem może być problem z akcentem, szczególnie gdy robimy kursy jakieś indyjskie. Sam z tym miałem problem. Akcent indyjski jest naprawdę dziwny i nie średnio zrozumiały dla osób z Europy. Natomiast jak już z tym osłuchamy, no to nie ma z tym problemu. No i widzimy, mamy przedstawione dokładnie lekcje, skąd co się bierze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli byśmy czegoś nie rozumieli, możemy założyć temat, zapytać się. Przykładowo, nie rozumie, dlaczego przypadek taki i taki został rozwiązany w taki i taki sposób. Oczywiście językiem jest tutaj angielski, więc należy to zrobić w języku angielskim. I myślę, że nie powinno być problemu z uzyskaniem odpowiedzi. Jeżeli osoby przykładowo nie mają dostępu do internetu ciągłego, mogą sobie ściągnąć wykład na tableta, na laptopa i bez problemu ten wykład obejrzeć. Kolejny wykład, tutaj akurat w tym jest pokazane, jak należy robić takie zadania i uzupełnić learning log, o którym powiem za chwilę, co to jest. Jest dokładnie wszystko wytłumaczone. No i w zasadzie forma tych kursów jest taka. Czasem zdarzają się takie fragmenty, o, tutaj są polecane książki. Druga część. Tu jest na temat software'u, jak należy go ściągnąć, gdzie go można znaleźć, jak należy z tego korzystać. No i tutaj mamy linki do prezentacji, do tych wszystkich zadań. No i mamy pokazane każdą z tych rzeczy. No i zasadniczo każdy kurs z tego się składa. Należy oczywiście sprawdzić sobie, czy podołamy jemu, bo są różne kursy. Są kursy takie, że wystarczy nam godzina tygodniowa, a są takie, które nam potrzeba 20 godzin tygodniowo. No i wszystko zależy od tematyki. Jeżeli
Może jeszcze wrócę z powrotem tego kursu. Jeżeli już tutaj z tym się wszystkim zapoznamy i okazało się, że mamy jakieś pytania do całego rozdziału, możemy bez problemu wejść na dyskusję i widzimy, są tutaj różne dyskusje, weźmy jakąś pierwszą, lepszą i widzimy na temat kursu. Tutaj mamy informacje na temat kursu, jak to wszystko wygląda. No i przykładowo kurs został przez nas zrobiony, no i otrzymaliśmy certyfikat. Tutaj jest nas taki panel sterowania, tu są opcje certyfikatów, tutaj wyświetlane są te certyfikaty płatne, do tej pory zrobiłem dwa, musimy oczywiście sobie rachunek na maila zamówić, no ale zobaczmy, jak ten certyfikat wygląda. Oczywiście możemy wejść Certificate Settings i tutaj, albo po prostu w tą zakładkę. No i widzimy, mamy wszystkie nasze certyfikaty w jednym miejscu. No i akurat to jest ten znany University of Technology. No i widzimy, mamy link do tego certyfikatu. Możemy podzielić się z pracodawcą, czy z wykładowcą, zależy. No i mamy pokazane wszystkie informacje na temat tego kursu. Otrzymaną ocenę, kiedy została ona, kiedy ten kurs został zakończony, ile on trwał, jaki był workload, kto go prowadził, jaka była uczelnia, która to prezentowała. No i tutaj wszystkie, cała tematyka. Tutaj jak widać zostało zmienione, ponieważ ja byłem jednym z pierwszych studentów tego kursu. My zakładali, że workload jest o 4000 godzin, jak się okazało, było trochę więcej. I przez to zmienili to. Natomiast tutaj są wyświetlane informacje, które były w momencie, gdy my na ten kurs się zapisywali. Ok, tutaj mamy statystykę osoby, które zaliczyły ten kurs, czyli uzyskały ponad 65%, odpowiedziały, czy ten kurs był łatwy, trudny. No widzimy, no kurs był dosyć wymagający. Mamy też pokazany syllabus. No i informacje, że jest ten kurs weryfikowalny. No ale zobaczmy, jak wygląda sam certyfikat. Możemy go sobie wydrukować albo wysłać. Jest on dostępny pod tym adresem. Oczywiście umieszczę go pod filmem, więc będzie można go sobie zobaczyć. I co jest najciekawsze, co dowiedziałem się stosunkowo niedawno, ponieważ gdy zaczynałem robić ten kurs, warunki były nieco inne. Natomiast teraz uczelnia zadecydowała, że osoby, które ukończą kurs z wyróżnieniem, otrzymają 3 punkty akademickie z tego kursu. Co oznacza, że zaliczyliśmy normalny akademicki przedmiot. Jeżeli byśmy poszli na tą uczelnię, będziemy mieć go przepisanego, bądź możemy starać się o przepis naszej własnej uczelni. No, co jest o tyle ciekawe, że no robota nasza nie poszła na marne. Oczywiście nauczyliśmy się ciekawych rzeczy, jeżeli opanowaliśmy ten materiał. I myślę, że jest to też jakaś dodatkowa satysfakcja. Ok. Kiedyś, ponieważ ja zacząłem swoją przygodę z kursarem stosunkowo dawno, pierwszy kurs, zrobiłem. Kiedyś były oferowane darmowe certyfikaty za ukończenie kursu. Ich wartość nie jest jakaś niesamowita, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo fajne osiągnięcie. I na początku mojej prezentacji wspominałem o napisach i o tym, że baza w języku angielskim, przepraszam, w języku polskim jest stosunkowo niewielka. Jest coś takiego jak Global Translator Community. Wchodzimy i to jest po części, to wygląda tak jak zwykły kurs.
Tutaj mamy jakieś narzędzia, możemy zobaczyć, jak wyglądają jakieś rankingi. Coś się nie chce załadować. Mamy wstęp, jak należy się w tym poruszać. No i tutaj wszystko w zasadzie opiera się na takim jednym programie. TransiFX-ie jest dokładnie wytłumaczone, jak należy z niego korzystać. Zakładamy sobie konto. No i mamy do wyboru kursy i każdy temat, każde zdanie tłumaczymy, każdą frazę. W momencie, gdy zostanie już to przez nas zrobione, otrzymujemy punkty. Co najciekawsze, tylko prawdopodobnie teraz tego nie znajdę. Zobaczmy tutaj. Nie. O. Otrzymujemy, jeżeli przykładowo wykonamy, przetłumaczymy określoną liczbę słów, otrzymujemy różne nagrody. Tutaj widzimy, jeżeli przetłumaczymy 15 tysięcy słów, otrzymamy taki certyfikat translatora, a jeżeli przetłumaczymy 25 tysięcy słów, będziemy mogli sobie zrobić ten signature track, czyli ten kurs płatny, za darmo. Wybrać sobie, jaki będziemy chcieli. Taki, można powiedzieć, voucher. Więc dla osób, które chcą poszlifować swój język, a przy okazji nie chcą wydawać pieniędzy na kursy, mogą się tutaj pobawić. No i myślę, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację. Zapraszam również na mojego bloga, który prowadzę. Są tam opisane inne platformy. No i na bieżąco staram się uaktualniać jakieś nowe newsy, nowe informacje ze świata e-learningu. Jeżeli ktoś by był zainteresowany ewentualnie jakimiś kuponami zniżkowymi, ponieważ też takowe posiadam, warto się ze mną skontaktować. Z chęcią odpowiem. A tymczasem do usłyszenia i zapraszam do następnego odcinka.